coraz więcej osób, które cierpią na depresję, nie wstydzi się brać z tego powodu zwolnień u lekarza. Czy to wynika z tego, że coraz więcej osób sięga po pomoc, czy ta choroba przestaje być już takim tabu społecznym? Jest to choroba społeczna. Obecnie stanowiona jako czwarta jednostka chorobowa według WHO zwolnień absencji chorobowej, a w przyszłym roku nawet będzie na drugim miejscu. Coraz więcej Polaków choruje i to jest tendencja światowa. Coraz więcej ludzi szuka pomocy psychiatry, specjalisty i w związku z tym też coraz więcej ludzi nie wstydzi się tej choroby. Ludzie nawet mówią, że wolą pieczątkę psychiatry, żeby pokazać, że to praca na przykład stworzyła takie warunki, że muszą sięgać po pomoc psychiatry. Właśnie jeśli chodzi o warunkowanie, czy większa ilość kobiet, mężczyzn choruje, czym to jest spowodowane? Więcej jest kobiet chorych na depresję i to są kobiety w średnim wieku, około trzeciej dekady. Również mężczyźni chorują. Mężczyźni mają z kolei gorsze przebiegi tej choroby z myślami samobójczymi. A kto jest najbardziej narażony? Można wyróżnić taką grupę ryzyka? Co na to wpływa? Często są to osoby, które mają już z ojca na syna, z matki na córkę choroby, czyli genetycznie uwarunkowane. Widzimy, że rodzinnie ludzie chorują, całe rodziny mają takie geny związane z chorobą depresyjną, ale również ludzie, sytuacje, które nas dotyczą, utrata pracy, rozwód, utrata osoby bliskiej, śmierć w rodzinie, to są takie podstawowe sytuacje, które niestety powodują zaburzenia adaptacyjne, depresję. A jakie są objawy? Czy można mieć depresję i nie zdawać sobie z tego sprawy? Jest wiele rodzajów depresji. Taką klasyczną depresją to jest depresja z obniżonym nastrojem, obniżonym napędem, ze zmęczeniem, z utratą libido, zmniejszeniem libido, zaburzeniami snu, ale są depresje, które tylko jest na przykład anhedonia, czyli takie zmniejszenie odczuwania przyjemności ze wszystkiego. Ludzie mają bogactwo, mają, wydawałoby się, szczęśliwe rodziny, a nie mają przyjemności z tego wszystkiego. A czy wypalenie zawodowe w pracy może się przerodzić w depresję? Oczywiście. Jest to stan takich zaburzeń adaptacyjnych, które nieleczone może przekształcić się w depresję. Jak wygląda leczenie tej choroby? Do kogo powinna zgłosić się osoba, która faktycznie podejrzewa u siebie tego rodzaju objawy? Najczęściej ludzie zgłaszają się do lekarza rodzinnego z objawami. 30% ludzi, którzy chodzą do lekarzy rodzinnych, mają zaburzenia psychiczne. Są to wszelkiego rodzaju nerwice, depresje, depresje lękowe. I wtedy lekarz rodzinny kieruje do specjalisty, do psychiatry. Często też ludzie sami idą po pomoc do psychologa, psychoterapeuty. W zależności od tego, jaki jest przebieg depresji, czy to jest depresja ciężka, czy to jest depresja maskowana, czy to jest depresja z objawami psychotycznymi. Jest też gradacja, czy to jest lekka, umiarkowana, czy ciężka ta depresja. To najpierw ludzie chodzą do psychologa, psychoterapeuty, a na końcu do psychiatry. I właśnie tutaj leczenie polega na stosowaniu, tak jak w naszej klinice Wolmed, psychoterapii i dobierania leków, leczenie biologiczne, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Jeśli ma objawy psychotyczne, to neuroleptyk, przeciwdepresyjny lek. Jeśli jest na przykład depresja z zaburzeniami snu, to są leki uspokajające, nasenne i przeciwdepresyjne, które mają takie komponenty. Jeśli na przykład są objawy dolegliwości bólowe z zakresu jamy brzusznej, z zakresu na przykład bóle głowy, no to wtedy leczymy też objawowo i lekami przeciwdepresyjnymi. Ale ważne jest, żeby było połączenie leków z psychoterapią. I taka terapia u nas trwa 4 tygodnie, a później pacjent jest skierowany do poradni i tutaj ma na fundusz psychoterapię naopalowej i tutaj możemy dalej pacjenta kierować na dalsze leczenie i wspomaganie. A czy taki pacjent może zostać wyleczony całkowicie?
Z depresji się nie da wyleczyć, można ją uleczyć. 30% pacjentów, którzy zapadają na depresję, mają tylko jeden epizod w życiu, 60% od 2 do 6 razy, a 10% ma depresję nawracającą, która ciągle występuje. I ciągle wtedy trzeba ją po prostu leczyć. Tak, i to jest, depresję można uleczyć, można mieć remisję długotrwałą, ale jej nie można wyleczyć całkowicie.